Mogę się zapytać o coś? Dlaczego ty zdecydowałeś się na coś takiego? Przepraszam cię, czy ja mogę troszeczkę się wyluzować? Możesz się wyluzować, możesz zdjąć kurtkę. Troszkę mi się zrobiło, wiesz, gorąco. Od słońce. Pytania? Oj, pytanie jest prowokacyjne. Nie jest prowokacyjne, Chris. Nie wiem, wiesz, jesteśmy dorosłymi ludźmi. Obrazek tej ważki jakoś tak mnie tak podekscytowało trochę. Kiedyś malowałam. No właśnie, a poza tym chciałeś zarzuciłam. Na SP zdawać. No chciałam, no, ale rozsądek zwyciężył, wiesz. Zaczęłam przygotowywać teczkę na egzamin. A moja mama tak popatrzyła na mnie i mówi tak, dziecko, czy ty jesteś w stanie się z tego utrzymać? I poszłam na resocjalizację. Resocjalizacja? Być może, tak. Resocjalizacja kotów na przykład, co mi bardzo pasuje. Kiedy byłeś ostatni raz w życiu zakochany? Jak dawno? No. 100 lat temu, 200? Nie, nie no Chris. Przecież jestem reinkarnacją, powiedziałaś. Ale ty powiedziałeś, że w nią nie wierzysz. No, ale tutaj w tej sytuacji wierzę. Nie, no powiedziałeś, że w nią nie wierzysz. 1852. Dlaczego aż tak dawno? O Boże, co to znaczy naprzeciwko wieczności? To jest w ogóle nic, słuchaj, to jest tylko 150 lat. Ale nie stój tak, bo wystygnie. Katarzyno, błagam. Proszę, daj, nie błagaj. Upuścisz albo coś, daj nie mi to mniej. Proszę, o, dziękuję. Masz mniej. Och, jak to pięknie wygląda. No dobrze. O, nawet nie muszę tego jeść, mogę patrzeć, już jestem na Musisz to zjeść, bo jeszcze będzie deser. Och, słuchaj, dałaś tutaj szpinak, co to jest? To jest szpinak. Ze śmietaną kremówką. Trochę. Nie, no zobaczmy, makaron się rozgotował, nie jest wiesz? Jest okay. Nie, nie jest okej. Okay. Super. Powinien być bardziej al dente, ale już trudno, no. Stało się. Jakie to ma znaczenie? Wobec wszechświata żadnego. Nie ma żadnego. Przepyszne. Ale ja wolę, jak jest wszystko dobrze zrobione. No, miło jest usłyszeć tyle miłych słów od kogoś zupełnie obcego. Wszyscy mylą się co do mnie. A. Bo jak jeździłam na motorach... Ty na motorach jeździłaś? Tak. Nie żartuj, ale jako... Też. O Boże. Dla mnie to jest, słuchaj, haleje ścigacze, to jest pasja męska. Bo ja jestem w połowie mężczyzną. Nie widać tego? Czyli jesteś kulturalny. De facto jesteś samcem alfa w masce... Samicy. W samicy. Bardzo dobrze to ująłeś. Artystyczną metaforą. Ja myślę, że samiec alfa ją by może tą samicę alfa trochę ułożył. Ona by się zachwyciła, może by się poświęciła troszkę tam... Może mi coś domalowała, nie wiem. To może być ciekawe zjawisko.